Z Ewangelii według świętego Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś synem Bożym. Ty jesteś królem Izraela. Odparł mu Jezus. Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do Niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów bożych wstępujących i stępujących na Syna Człowieczego. Dzisiaj obchodzimy święto świętego Bartłomieja. W Ewangelii świętego Jana występuje jako Natanael. Imię Bartłomiej, bar, znaczy syn, y, Tomala, można by tak powiedzieć po hebrajsku. Natomiast po hebrajsku, drugie imię Natanael znaczy dar Boga. Czyli taki Teodor, czy Bogdan, po polsku można powiedzieć, czyli taki dar od pana Boga. Dar dla każdego z nas. Dzisiaj Pan Bóg daje nam właśnie przykład przyjścia do Pana Jezusa, kogoś, kto jest pochwalony przez Pana Jezusa, że nie ma w nim żadnego podstępu, że jest bardzo szczery, bardzo prawy. To jest prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Jest to Izraelita, który zmaga się z Bogiem, który prowadzi pewnego rodzaju spór. Jakub który otrzymał imię Izrael, czyli Izraelitą został. Oznacza ten, który walczył z Bogiem, walczył z aniołem i nie chciał go puścić dopóki mu nie pobłogosławił. Jakub wcześniej widział drabinę, która symbolizowała Chrystusa. Pan Jezus jest tą drabiną do nieba, po której schodzą i wchodzą aniołowie, ale też i my mamy wejść do nieba. Ale Zanim Natanael poznał Pana Jezusa, usłyszał o nim od powołanego przez Pana Jezusa, właśnie Filipa. Filip został bezpośrednio powołany przez Pana Jezusa, ale Filip, jako apostoł, swojego przyjaciela zaprosił do tego, żeby poznał kogoś, kto został przez niego odkryty. Odkryliśmy tutaj jest takie, można powiedzieć, słowo, które pada też w kontekście pewnego greckiego filozofa, Archimedesa, który krzyknął: Eureka, odkryłem! I też tutaj można powiedzieć: Filip przychodzi i mówi: No, odkryliśmy tego, który, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Jest pełen entuzjazmu, ale jeżeli chodzi o Natanaela, to był człowiek, który pewnego rodzaju poświęcał czas, żeby szukać odpowiedzi, jak żyć, jak mądrze żyć, jak osiągnąć szczęście, ale też słyszał od różnych rabinów, że mesjasz nie może przyjść z Galilei. Musi przyjść z Betlejem, jako potomek Dawida. Więc jak słyszy, że ten mesjasz jest z Nazaretu. To zauważmy, że słowo Nazaret to nazwa tej miejscowości nie pada. W Starym Testamencie ani razu. Jest taki historyk, Józef Lawiusz, który napisał takie dzieła jak Wojna Żydowska, czy dawne dzieje Izraela, czy też swoją biografię. W tych swoich dziełach ani razu nie przypomina sobie o takiej miejscowości jak Nazaret. Dlaczego? Może to była to na pograniczu. Galilei, może to była bardzo mała miejscowość, może to była taka miejscowość, która nie do końca uznawano za miejscowość, może to były same jaskinie. Nie wiemy. W każdym razie nie tylko chodziło o to, że ta miejscowość była mała, ale też ludzie, którzy stamtąd przychodzili, dziwnie się zachowywali. Zresztą mówimy, że pan Jezus, kiedy był w Nazarecie, chciano go strącić ze skały. Nie byli to mili ludzie. Czy coś dobrego może Chodzić z Nazaretu. Takie, taką miał opinię, taką, taką szczerą, prawdziwą. I co odpowiada Filip? Może usłyszał wcześniej od pana Jezusa, jak pan Jezus powiedział do apostołów, e, którzy przyszli do niego, dopiero chcieli i za nim, e, powiedzieli: Gdzie mieszkasz? No, Mistrzu, gdzie mieszkasz? Powiedział: Chodźcie, a zobaczycie. Tak samo powiedział Filip do Natanaela: Chodź, a zobaczysz. No, i kiedy właśnie tak szli, Pan Jezus powiedział o Natanaelu bardzo piękne słowa. Nie wiem, czy o jakimś innym apostole Pan Jezus tak pięknie się wypowiadał. Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. On się bardzo zdziwił. Skąd mnie znasz? Nigdy Cię na oczy nie widziałem, a Ty mnie znasz? Bóg zna człowieka. W Psalmie 139 czytamy, że Znasz mnie, wiesz kiedy siadam, kiedy stoję, przenikasz mnie i znasz mnie, panie. Naprzód też wszystkie myśli znasz, zanim powiem cokolwiek, to już wiesz, co mam powiedzieć. Całe moje wnętrze znasz. Bóg zna mnie lepiej niż ja siebie. Jeżeli ja chcę poznać siebie, chcę pewnej diagnozy, co potrzeba we mnie uzdrowić, uleczyć, to sam bez Chrystusa się nie dowiem. Sam, sam święty Jan Paweł II wołał na placu zwycięstwa nie tylko niech stąpi duch Twój, ale też mówił, że nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa. Człowiek sam siebie nie może zrozumieć. Dopiero Pan Jezus przychodzi ze swoim takim kluczem do zrozumienia siebie i do zrozumienia, jak wyjść z tych wszystkich problemów, które się zaplątaliśmy do naszych właśnie różnych, poplątanych. Pogmatwanych spraw naszego życia, naszych grzechów. Skąd mnie znasz? Widziałem Ciebie. Wiadomo, co się działo pod tym drzewem figowym. Może, tak jak Izraelici mówią w komentarzach rabinów, czytamy, że figowiec to było dobre miejsce, żeby sobie usiąść i medytować. Kiedy słońce świeci, można się w cieniu skryć pod figowcem i medytować, rozważać, rozmyślać nad prawem Bożym. Nad tym, co Bóg ode mnie chce, czego pragnie, co chce zmienić mojej mentalności. I może podczas takiej medytacji, podczas takiej modlitwy, nie wiemy, to jest tylko taka interpretacja, może zobaczył Natanael, właśnie pana Jezusa. Może go właśnie widział wtedy. Może rozpoznał jego oblicze. Nie wiemy. Może widział tę drabinę, może rozważał ten tekst walki Jakuba z aniołem. Nie wiemy. To wszystko jest tajemnica. Są pewne tajemnice naszej bardzo głębokiej, osobistej relacji z Panem Bogiem, które są zarezerwowane tylko dla Pana Boga i dla nas. Nie trzeba o nich mówić. Nie trzeba rozpowiadać dookoła, co takiego się wydarzyło, bo to jest intymna, osobista relacja. Jeżeli ktoś ma takie tajemnice z Panem Bogiem, to znaczy, że wchodzi w głęboką relację z Panem Bogiem. To znaczy, że nie żyje płytko, na powierzchni, ale zaczyna wchodzić w pewną duchową, głęboką tajemnicę, głębokiej relacji, głębokiego życia duchowego. I myślę, że już yy, właśnie Natanal miał taki dar Boży, takiego rozmawiania z Bogiem. Można by powiedzieć, że to był taki ktoś, kto spędzał czas na medytacji, na rozważaniu Słowa Bożego. Dlaczego? Dlatego, że później reakcja jest bardzo natychmiastowa. Bez tej, jakby, takiej podstawy biblijnej. Nie mógłby od razu powiedzieć, że Pan Jezus jest królem Izraela, czyli następcą, czyli zapowiadanym mesjaszem, który ma przyjść jako potomek Dawida, którego królestwa nie będzie końca, królestwu nie będzie końca. I Ty jesteś synem Bożym, Ty jesteś Bogiem wręcz, można by tak powiedzieć. Synem Bożym to tylko też powiedział Bóg mój, Pan mój i Bóg mój już dalej powiedział właśnie święty Tomasz, kiedy zobaczył stałego Chrystusa. Natomiast Natanal, już na początku swojego powołania, myślę, że jako jedyny z apostołów już miał poczucie kogoś niezwykłego, nie tylko Mesjasza, nie tylko króla Izraela, ale kogoś, kto jest Synem Boga i do Boga prowadzi. Jednoczy z Bogiem. I dzisiaj Pan Jezus jeszcze daje taką nadzieję, że nie, ta, nie tylko te rzeczy, które wcześniej doświadczyliśmy, będziemy doświadczać, ale czekają nas jeszcze większe rzeczy, rzeczy w niebie, do których nas zaprasza. Ujrzycie niebo otwarte. I to otwarte niebo jest dla nas nadzieją. Jest naszą, naszym celem. Niech aniołowie nas tam prowadzą. Jest pogrzeb, to się śpiewa, niech aniołowie zawiodą cię do raju, a gdy tam przybędziesz, niech cię przyjmą męczennicy. Właśnie Bartłomiej Natanael jest męczennikiem. Kiedy byłem w Armenii, jest to patron Armenii, obok świętego Tadeuszy, Juda, Judy Tadeusza, czyli też apostoła, e, prawdopodobnie w 70. roku pierwszego, pierwszym wieku e, został zamęczony Jednym z apokryfów jest przedstawiony jako ukrzyżowany i ścięty. W innym miejscu czytamy, że został też obdarty ze skóry. Dlatego przedstawia się go z takim nożykiem. Dzisiaj prośmy za wstawięństwem świętego Bartłomieja, czyli Natanaela abyśmy nie mieli w sobie żadnego podstępu nie chcieli żyć podwójnie. Żeby to życie na wierzchu. I w sercu gdzieś tam ukryte było zharmonizowane. Żeby to, co jest na wierzchu nie przykrywało czegoś, co jest gorsze, lecz żeby przykrywało raczej to, co jest jeszcze piękniejsze, lepsze, co jest jakąś tajemnicą życia z bliskości z Bogiem. Na tę bliskość z Bogiem przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.